To ja też pociągnę wątek miłości. Amen. Ale miłości do siebie. Amen. Też dobrze. Jestem osobą, która nie patrzyła na siebie w lustro. Jakoś tak nie było nam po drodze. I jakiś czas temu, jak już przyszedłem do Boga, stwierdziłem, że kurczę, no gdzieś tam, no słyszę o tej miłości od wszystkich dookoła. Wiem, że trzeba zacząć od myśli, bo to jest podstawa podstaw. No bo tu się uruchamia wszystko, i dobre, i złe. I jakiś czas temu przyszło mi po prostu, bo też byłem osobą otyłą. Wbrew pozorom miałem duży brzuch. Jakoś przyszła mi taka moc, chęć, aby coś z tym zrobić. Więc przeszedłem na dietę. Oczywiście to wszystko jest też tam gdzieś w rozmowach z moją wspaniałą żoną, o której też właściwie nigdy nie mówię, że jest wspaniała i że ją kocham. Bo ją kocham bardzo, bardzo mocno. W każdym razie przeszedłem na dietę. 6 tygodni, gdzieś tam około 13 kilogramów. Pięknie. Tylko po prostu inaczej, nie spinając się, bo to podstawa. Amen. W ogóle nie spinając się, po prostu spadło. Nawet nie wiem kiedy. Ja nie czułem tego w żaden sposób, ani nie była to... Bo zazwyczaj dieta to jest takie obciążenie. Tu nie. Nic takiego nie było, więc już wiem, że w tym nie byłem sam. I w ostatnim czasie rozmawialiśmy właśnie z Gosią. Gosia mówi, słuchaj, no może ty musisz coś zmienić, bo ty jedziesz cały czas w tym i to jest dosyć mocno twoją siłą, a nie wcale Duchem Świętym. Oczywiście też Norbert, jak zwykle, między słowami, jak przywali to na kolana. Nawet nie jest pewnie świadomy tego, że to zrobił, bo to Duch Święty jak zwykle przez niego przemawiał. W każdym razie, tak, zapuściłem brodę. I 2 dni temu stanąłem przed lustrem i powiedziałem, kurde, chłopie, ja cię kocham. Ty jesteś ładny, ty jesteś piękny. Spojrzałem się na siebie w jednym lustrze, potem w windzie w drugim lustrze. Siedziałem wczoraj u fryzjera i tak patrzę na siebie, sobie myślę, kurde, przystojniak. Ja cię nie mogę. Normalnie nie wiedziałem, że tak prostym gestem w ogóle można zupełnie inaczej na siebie spojrzeć. Amen. Dodam prędzej, że nigdy nie miałem zarostu dłuższego niż jeden dzień, ponieważ uważałem, że to jest taki, oczywiście dla mnie, nie oceniając innych, tylko że to jest taki... Takie jakby brudne, taki no nieogolony, to znaczy taki nieczysty. Dokładnie. A teraz wiem, że jestem raz, że piękny, 2, że czysty, 3, zbawiony. Kurczę, no po prostu kocham siebie, ale to też właśnie dzięki no i nauczaniom i miłości po prostu, którą otrzymuję codziennie od Boga. Bo to jest, myślę, podstawa, także takie moje świadectwo. Amen. Bravo.